Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. No jest dzisiaj ciekawych kilka informacji, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to wszechobecnie nam wciskana ekologia. Tak. Chciałem wam pokazać jeden taki film. Zwróćcie tutaj uwagę, to jest 30 parę sekund. W tej chwili jest budowany fundament. Fundament budowany pod turbinę wiatrową. Zobaczcie, jaka to jest potężna inwestycja, sam ten fundament, prawda? Ale o co chodzi? Po 10-15 latach taka turbina idzie do śmietnika, czy powiedzmy na recycling, tak nam wmawiają, a fundament zostaje. I o co chodzi? Właściciel ziemi jest zobowiązany do zrecyklingowania właśnie tego fundamentu, usunięcia go i doprowadzenia ziemi do stanu używalności. Szanowni Państwo, z tego co mówią szacunki, utylizacja takiego fundamentu to jest około 500 000 euro. To o co tu chodzi? O tanią energię? Czy o zarabianie kasy? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ten materiał podesłała mi ciocia Jadzia z Facebooka. Pozdrawiamy gorąco. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym skomentować, jest to temat szczegółów na temat zamachu na Donalda Trumpa. O co chodzi? Otóż strzelec, który zaatakował Donalda Trumpa, miał zaszyfrowane konta w wielu krajach. Według członka Komisji Specjalnej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych badającej próbę zamachu mężczyzna, który oddał strzały do byłego prezydenta Donalda Trumpa podczas wiecu w Pensylwanii, miał zaszyfrowane konta w wielu krajach. Cytuję: nie dowiedzieliśmy się wiele o tych zagranicznych kontach, powiedział Michael Waltz na konferencji prasowej w Chicago 21 sierpnia. Wiemy, że były w Belgii, Nowej Zelandii i w Niemczech. Waltz jest członkiem zespołu zadaniowego do spraw próby zamachu na Donalda Trumpa. Funkcjonariusze FBI ujawnili wcześniej, że Crox korzystał z aplikacji do szyfrowanych wiadomości. Cytuję: dlaczego 19-letni dzieciak, który jest asystentem medycznym, potrzebuje zaszyfrowanych platform nawet nie z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, ale z siedzibą za granicą, gdzie większość organizacji terrorystycznych wie, że naszym organom ścigania trudniej jest się do nich dostać? Tak zapytał Waltz. Stwierdził, że na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Waltz i inni członkowie przygotowywali się w środę do odbycia briefingu od urzędników FBI na temat prowadzonego przez agencję w sprawie próby zamachu na Trumpa 13 lipca. Dodał, że członkowie grupy zadaniowej dyskutowali nad tym, w jaki sposób władze powinny dzielić się informacjami w miarę ich odkrywania, a nie czekać, aż będą gotowe końcowe raporty z dochodzeń. Cytuję: muszą udostępnić informacje, gdy tylko na nie trafią, ponieważ nie był to odosobniony incydent. Groźby trwają nadal, tak powiedział Waltz. FBI i Secret Service USA nie odpowiedziały na poranne prośby o komentarz. Waltz zwrócił uwagę na niedawne zarzuty wobec obywatela Pakistanu. Tenż mężczyzna, Asif Merchant, został oskarżony w związku z udaremnionym spiskiem mającym na celu zamordowanie urzędników państwowych w Stanach Zjednoczonych. Władze twierdziły, że dał $5000 jako zaliczkę osobom, które uważał za płatnych zabójców, ale były to osoby, były to tajni agenci FBI. Waltz powiedział również, że jest zaniepokojony faktem, że urzędnicy, którzy opracowali plan bezpieczeństwa na lipcowy wiec Trumpa, nie zostali ukarani. Pełniący obowiązki dyrektora Secret Service Ronald Rove Jr. powiedział kongresowi w lipcu, że środki dyscyplinarne mogą zostać wyciągnięte dopiero po zakończeniu wewnętrznego dochodzenia agencji w tej sprawie. Cytuję: ten dach powinien mieć lepsze zabezpieczenie, a my ustalimy, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń zasad. Tak powiedział w pewnym momencie. Rove dodał później, że nie będzie na bieżąco informował o środkach dyscyplinarnych, ale na ogólnym szczeblu przedstawi przynajmniej pewnego rodzaju oświadczenie, że ludzie ponoszą odpowiedzialność. No bzdura, bzdur. Kimberly Chittle, dyrektorka Secret Service, która ustąpiła po tym, jak Trump omal nie zginął w zamachu, powiedziała 22 lipca, że wstępny raport Secret Service dotyczy bezpieczeństwa wieców i będzie on gotowy w ciągu 60 dni od daty zamachu.
Inspektor Generalny Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego również prowadzi dochodzenie. No moi drodzy, dobre pytanie zadał Walc. Dlaczego 19-latek, asystent medyczny, posiada konta zaszyfrowane, gdzie FBI nie może ich odszyfrować w różnych krajach, jak w Belgii, czy w Nowej Zelandii, czy w Niemczech? Po co? A może nie był to taki zwykły 19-latek? A może to jest dorabianie teraz teorii i zaraz może się okazać, że nie wiem, może Rosja? No, w obecnym czasie wszystko jest możliwe. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja osobiście uważam, że jest to szukanie po prostu, dorabianie historii do tego, co się wydarzyło. A miało się tak wydarzyć, bo miało to tak wyglądać. Tak jest moje zdanie. To jest po prostu polityka, brudny PR, czy jak ktoś nazywa, czarny PR. Takie ruchy nieraz już były w życiu publicznym robione. Tak to widzę. Moi drodzy, chciałem wam coś tutaj powiedzieć, bo ja jestem zszokowany. W tej chwili na waszych ekranach pełniący obowiązki naszego kraju Andrzej Duda. No to, co on powiedział, to jest szok i niedowierzanie, ale no, my wiedzieliśmy, że takie rzeczy mogą się dziać. Polska wydała 3,3% swojego produktu krajowego brutto na pomoc dla Ukrainy. Ponad 26 miliardów dolarów. To powiedział prezydent RP Andrzej Duda. Cytuję. W sumie przekazaliśmy Ukrainie prawie 1000 jednostek ciężkiego sprzętu. T-72, PT-91 twardy, czołgi Leopard, różnego rodzaju transportery opancerzone, 10 samolotów MiG-29, 10 helikopterów i wiele więcej. Moi drodzy, 26 miliardów dolarów. Policzcie sobie, ile to jest w złotówkach. Czy nam pieniądze nie są potrzebne w Polsce? My jesteśmy tak bogaci, że możemy sponsorować nomen omen naszych wrogów? No to się nie dzieje. A to jest, moi drodzy, to jest tylko pomoc militarna. A nie mówimy o pomocy socjalnej, o benefitach, o różnych rzeczach, w stylu na basen wchodzą za darmo, do biblioteki za darmo, do kina za darmo, wszystko za darmo, ja nie znaju, ja nie rozumiju. Czas z tym skończyć, prawda? Ale ja myślę, że tutaj na waszych zdjęciach pełniący obowiązki Andrzej Duda, pełniący obowiązki prezydenta, robi sobie po prostu PR. Bo tak jak powiedziałem, kadencja jego się kończy i on szuka po prostu miejscówki. I myślę, że tą miejscówkę szuka na Ukrainie. Taka jest moja subiektywna opinia. Powiedzcie, co o tym myślicie, bo mnie już po prostu kawy nie trzeba. O cenzurze w mediach jeszcze dzisiaj będzie, ale chciałem wam coś powiedzieć. Otóż na waszych ekranach Tucker Carlson skomentował aresztowanie Pawła Durowa, tego właściciela Telegramu. Co on powiedział? To był kraj zachodni, sojusznik administracji Bidena i aktywny członek NATO. To Francja zamknęła Pawła Durowa. Komentator Tucker Carlson powiedział, że Paweł Durow, który przebywa we francuskim więzieniu, jest żywą przestrogą dla każdego właściciela platformy, który odmawia cenzurowania prawdy na polecenie rządów i agencji wywiadowczych. I teraz jest jedno pytanie. Gdzie są te organizacje, które tak o wolności słowa dużo mówią, o prawach człowieka? No Maria Zacharowa, minister spraw zagranicznych Rosji, powiedziała: decyzja Paryża o zatrzymaniu Durowa rodzi pytanie, czy organy międzynarodowe będą domagać się jego uwolnienia, czy też połkną swój język. Tak, moi drodzy, bo to jest kuriozum. Za to, że człowiek nie chce współpracować z organami bezpieczeństwa, stawiają mu zarzuty z kapelusza i go po prostu aresztują, a cała reszta milczy. Świadczy to jasno o tym, że cała Unia Europejska i te zachodnie kraje są po prostu zlewaczone i jest to neokomunizm. Można postawić znak równości z neonazizmem, bo w 30-tych latach w Niemczech było to samo. Ale chciałem tutaj poruszyć jeszcze jedną rzecz, związaną również z tymi nowymi standardami Unii Europejskiej. Wspominałem wczoraj, jak 17-letnia Dunka zostanie skazana za użycie gazu pieprzowego podczas obrony przed gwałtem.
wmawiają nam, że to są tacy biedni ludzie, że nie ma różnic kulturowych, nie ma, no to ja wam coś pokażę. To jest artykuł z zachodniej prasy, generalnie przedruk z prasy Bliskiego Wschodu. O co chodzi? W Afganistanie kobietom zakazano publicznego śpiewania i czytania na głos. Ministerstwo Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu, tak moi drodzy, jest tam coś takiego, uznało głos kobiecy za intymny i wprowadziło nowe zakazy, w tym także wystąpień publicznych. Wraz z dojściem do władzy talibów wprowadzono ponad 35 ograniczeń wobec kobiet we wszystkich sferach życia. To ja się teraz pytam, gdzie są feministki, gdzie są te międzynarodowe organizacje praw kobiet, gdzie są te wszystkie organizacje, które o prawach człowieka tak nam tutaj próbują ciosać kołki na głowie? Jedźcie do Afganistanu, tam róbcie robotę. Tak jest moje zdanie, bo bardzo łatwo się tutaj narzuca pewne rzeczy w Europie, a jak trzeba podjąć naprawdę radykalne kroki wobec radykalnych islamistów, to te wszystkie feministki mają obstraną zbroję. To, że głupota i komunizm zaczyna się odradzać, to jest wiadome. Chciałem wam coś tutaj pokazać. Jest to wpis Elona Muska, twitterowy. Elon Musk opowiedział o swoim przyjacielu, który musiał opuścić stan, w którym mieszkał, ponieważ policja groziła, że zabierze mu córeczkę. Dlaczego? Ponieważ nie pozwolił dziecku na zmianę płci w młodym wieku. Odradził funkcjonariuszom organów ścigania, żeby się wtrącali w ich życie, zabrał córkę i opuścił Kalifornię. Zmienił miejsce zamieszkania. Po prostu w Stanach Zjednoczonych każdy stan ma troszeczkę inne prawo. Wyjechał z Kalifornii, ponieważ Kalifornia jest zlewaczałym stanem, ale to samo dzieje się w Europie. Za chwilę nie będziemy mogli nic odezwać się do swojego dziecka, bo być może będziemy podpadać pod paragraf. Pamiętacie sytuację, która tak naprawdę jeszcze się nie rozwiązała z tymi dziećmi porwanymi przez organy ścigania polskie do Szwecji? Oczywiście, że pamiętacie. I co? I nic. Taka sytuacja. No po prostu głupota ludzka i miłosierdzie boskie nie zna granic. Takie jest moje zdanie. Moi drodzy, o cenzurze jeszcze chwileczkę. Dlaczego? Temat Durowa jest komentowany w całej Europie. Większość ludzi w Europie i nie tylko w Europie wspiera Pawła Durowa. Jedyni użytkownicy, którym Telegram nie pasuje, no to są Ukraińcy. W tej chwili na waszych ekranach zmęczony życiem człowiek, jeżeli można powiedzieć, jeżeli w stosunku do niego to jest w moim odczuciu nadużycie. Otóż dziś odbędzie się spotkanie w jego kancelarii. W spotkaniu weźmie udział szef Służby Bezpieki Ukrainy, szef wywiadu, prokurator generalny i cała świta. Pytanie brzmi i temat spotkania to jest zabijanie krytyków rządu Ukrainy za granicą. Tak, nie jest to tajne spotkanie. Sam ten gościu to ogłosił i sam podał temat tego spotkania. No, powiem szczerze, że przy bezsilnej reakcji Niemiec i całej Unii Europejskiej na osłabienie kasy, to takie ruchy paniczne, takie desperackie zagrywki, no to jest jasny sygnał, że ta ekipa się rozsypuje. Ale posłuchajcie, wychodzi gość i mówi, że zabijanie krytyków rządu Ukrainy za granicą. No przecież to się nie dzieje. A świat milczy. Europie to nie przeszkadza. No, ale gdybyście na przykład, moi drodzy, powiedzieli, że są tylko dwie płcie, to od razu jest afera. Nie wiem, powiem szczerze, jak nawet to skomentować, bo po prostu ręce opadają. Chciałbym, żebyście to zobaczyli i skomentowali, bo mnie po prostu głowa eksplodowała. Identify as a cat, but I cannot take him to a vet. Because I tried that, and the veterinarian told me that because he has human anatomy, that he does not know how to work on him or diagnose him with anything, and he legally cannot. So, and while I do think that is a form of discrimination, because, you know, my son, if he says he's a cat, he is a cat.
Moi drodzy, otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że ta kobieta, no to wobec niej to jest duże nadużycie, pozwała weterynarza za to, że nie chciał zdiagnozować jej syna. Nie, nie przysłyszeliście się. Jej syna nie chciał zdiagnozować weterynarz, ponieważ ona uważa, że jej syn identyfikuje się jako kot. I poszła z tym synem do weterynarza. I powiem szczerze, nawet nie wiem, jak to skomentować, ale komentarze, które widzicie tutaj, jest ich tylko kilka, bo ja więcej odpalić nie mogę, są niesamowite. Szczególnie przypadł mi bardzo do gustu komentarz użytkownika Facebooka Ola Aleksandra. Weterynarz nie leczy chorób psychicznych, gdy zwierzaki takich nie posiadają. Ale pani Elżbieta Plotnik też fajnie napisała. Uwa, ja myślałam, że jak ludzie osiągnęliśmy dno, to myślałam, że niżej spaść się nie da. A jednak się da. No niby, moi drodzy, to jest śmieszne, ale bardzo tragiczne. Powiem dlaczego. Kiedyś, jak ktoś uważał się za Jezusa, Jana Chrzciciela, Napoleona, to go zamykali w zakładzie dla nerwowo chorych albo psychicznie chorych. Teraz, jak ktoś wyjdzie w mediach i powie, że identyfikuje się jako śpiewający kosz na śmieci, to wszyscy mu mówią, że jest super. Upadek ludzkości wkrótce. Moi drodzy, a tu chciałem wam coś pokazać. Dosyć dobry materiał, mocny materiał. Oczywiście będzie podlinkowany. Ja tylko wrzucę kilka sekund, bo wiadomo, to jest grane. Najprawdopodobniej kandydat na prezydenta w najbliższych wyborach, dr Artur Bartoszewicz, w sprawie Ukrainy, Wołynia i niszczenia gospodarki Polski mówi bardzo dobrze. Moi drodzy, całość materiału będzie podlinkowana pod moim filmem dzisiejszym. Otóż słuchajcie, ja też mam swoje zdanie na temat Artura Bartoszewicza i mam wrażenie, że będzie wspierany przez ekipę Marka Jakubiaka. Takie mam wrażenie, tak. Co do Artura Bartoszewicza, powiem szczerze tak. Ja go zapraszałem do programu 7 razy. I widać, że maile są odczytane, ale nie ma odpowiedzi. Tak, moi drodzy, czyli niedobra jest o tym mówić, ale to nie chodzi o to, czy on mnie lubi, czy mnie nie lubi. W każdym razie warto by takiego człowieka zapytać, co myśli tak naprawdę. Tylko z takimi ludźmi to wygląda w ten sposób, że wszelkiego rodzaju wywiady są robione tak, że on dostaje pytania dużo, dużo wcześniej. I dopiero, jak już sobie na te pytania przygotuje odpowiednie odpowiedzi, to wtedy przychodzi do nagrania. Tak to wygląda. U mnie tak nie ma. U mnie jedzie się wszystko na bieżąco, na spontanie, po to, żeby gościa też niejednokrotnie zaskoczyć, żeby nie było miło, przyjemnie i sympatycznie. Bo temat rozmowy może być podany, ale pytań nigdy. To tak a propos pana Bartoszewicza, także ja tutaj podlinkuję, zapoznajcie się z tym. Tak, moi drodzy, i to koniec dzisiejszych wiadomości, ale żeby nie było tak smętnie, to dowcip, suchar. Mówi kolega do kolegi, słuchaj, ja to, żeby zasnąć, to liczę sobie dziewczyny, z którymi się przespałem. A czemu nie owce? Oj, tam raz się zdarzyło. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek, żeby nie było tak smętnie. Ja wam życzę dobrego dnia i pamiętajcie o lajku, o subie, o dzwoneczku. Tak jak powiedziałem, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają, dziękuję wszystkim, którzy oglądają, którzy lajkują. To dla was jest robione tak naprawdę. Ja tylko jestem gadającą głową. Jeszcze raz dobrego dnia, trzymajcie się, hej!